Kochani, ta dzisiejsza Ewangelia jest z jednej strony bardzo prosta, a z drugiej strony bardzo trudna. Ona zaczyna się od takich słów. Kiedy Pan Jezus umył uczniom nogi, to powiedział im. Za chwileczkę powiem to, co im powiedział, chyba że ktoś zapamiętał. Ola rozmyśla. Słuchajcie, ja chciałbym zaprosić 12 chłopców. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Świetnie, zapraszam do mnie. Kuba, 10. Max, 11. I Filip, 12. Świetnie. A jeszcze Igor jest, 13. I jeszcze ktoś tam jest, 14, tak? Chciałbym, panowie, żebyście wy usiedli sobie na schodkach, tylko uważajcie, żeby nie przewrócić Matki Bożej. I Znicza, chłopcy też, proszę sobie tam usiąść. Pana Przemka poproszę. Tak, tego pana. Najlepiej by trzeba by go ubrać w albę, ale panie Przemku, pan wyobraźnię ma dużą. Powiedzmy. Kuba coś ma wątpliwość. Kochani, chciałem, żebyśmy na moment popatrzyli tylko na tą scenę, widząc tych 12 naszych chłopców i widząc pana Przemka. Chciałbym, żeby ci chłopcy nasi przedstawiali nam 12 apostołów. A pan Przemek, żeby był panem Jezusem. Panie Przemku, chciałbym, żeby pan zaczął tak jakby małe przedstawienie. W czasie tej ostatniej wieczerzy, tak zaczyna się Ewangelia, pan Jezus umył uczniom nogi. Chciałbym, żeby my nie będziemy nic mówić. Ja sobie siądę tam z przodu i chciałbym, żeby pan zrobił taki gest, którym pan będzie umywał apostołom nogi. I chciałbym też wszystkich chłopców prosić, żebyście byli jak apostołowie we wieczerniku. To nie są żarty, to nie jest teatr, tylko to jest coś takiego wyjątkowego, co teraz może się wydarzyć. Pomyślcie, że pan Przemek, tato Kuby, że to jest naprawdę pan Jezus i on robi coś dla was. To będzie trwało minutę albo półtorej. Spróbujmy pomyśleć sobie, co pan Jezus zrobił dla nas.
Jak czytałem te Ewangelię dzisiaj rano, to usłyszałem taką rzecz. Pan Jezus umył uczniom nogi, a potem powiedział, jak wy będziecie też tak robić, to będziecie szczęśliwi. Inaczej wierzę, że Pan Jezus, jak ma nas tu dzisiaj wszystkich, i dzieci, i dorosłych, to mówi, umywajcie sobie nogi nawzajem. A potem wyświetliło się mi kilka takich myśli. Umywać nogi sobie nawzajem, to jest pomagać sobie w domu na przykład. Jak mama przygotowuje śniadanie do szkoły, to umywa nogi wam. Jak wy pomagacie swojej młodszej siostrze albo starszemu bratu, obojętnie, w czymkolwiek, to umywacie sobie nogi nawzajem. Pomagasz swojemu bratu albo siostrze w zadaniu domowym i nie marudzisz przy tym, to jest naprawdę umywać nogi. Pomodlisz się za kogoś, to jest naprawdę umywać nogi. Babcia poprosi cię o coś, albo dziadek, albo tato poprosi cię, chodź, pomóż mi skosić trawę, albo pomóż mi posprzątać garaż. I ty to robisz, to jest umywać nogi. Pan Jezus mówi, jak będziecie o tym wiedzieć, że tak jest, i będziecie tak czynić, robić, to będziecie błogosławieni. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że to Ty umyłeś pierwszy nam nogi. Dziękujemy Ci za tych wszystkich ludzi, którzy nam dobrze czynią. I spraw, żebyśmy też byli dobrymi. Żebyśmy wiedzieli każdego dnia, jak możemy umyć nogi drugim. I spraw, żebyśmy się tego nie wstydzili, żebyśmy się nie czuli gorsi, że musimy coś komuś zrobić, pomóc, ale żebyśmy wiedzieli, że to jest miłe Tobie. I niech to przynosi nam szczęście. Prosimy Cię o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.